Matka Boża znowu zwycięży. Zwycięstwa Maryi. Przed katedrą świętych Piotra i Pawła, u wrót dawnej twierdzy Rzeczypospolitej w Kamieńcu Podolskim, stoi minaret, muzułmański słup. To jedyny kościół na świecie, przed którym stoi minaret. Kto go tam wybudował? Jasna rzecz, że to muzułmańscy Turcy go tam zbudowali. Twierdza kamieniecka, brama Rzeczypospolitej, przeszła w ręce tureckie, kiedy Rzeczpospolita była zmuszona podpisać upokarzający traktat w Buczaczu w roku 1672. Wtedy, po ciężkiej obronie, kiedy komendantem twierdzy w Kamieńcu był Michał Wołodyjowski, to postać prawdziwa, historyczna, ten zginął, gdy twierdza została poddana po wybuchu Czarnej Baszty. Turcy władali twierdzą w Kamieńcu przez 27 lat. Kościoły zamieniali na islamskie meczety, umieścili w tym mieście swój silny garnizon wojska, jeden z pięciu największych w imperium. Przez 27 długich lat pogańska, muzułmańska noga deptała posadzkę katedry świętych Piotra i Pawła w Kamieńcu Podolskim. A kiedy ta twierdza znowu weszła na mocy innych traktatów w granice Rzeczypospolitej, w ramach umów Turcy powiedzieli, że ten minaret ma tu zostać. Jeżeli nie, to zburzą całą katedrę jeszcze przed wyjściem i opuszczeniem twierdzy w Kamieńcu Podolskim. Polacy, chcąc nie chcąc, zgodzili się. A co to miało oznaczać? Triumf islamu nad kościołem, czy jakąś gorzką pamiątkę tamtego wymuszonego pokoju i panowania tureckiego? Owszem, stanowiła groźne przypomnienie, co się stanie, gdy osłabnie ramię trzymające miecz, gdy w narodzie zabraknie męstwa, gdy w duszy Polaka zgaśnie wiara katolicka, a w sercach ludzkich zaczai się zdrada, ale na znak zwycięstwa Bożej opatrzności i opieki Najświętszej Dziewicy na szczycie tego minaretu na muzułmańskim półksiężycu Polacy zaraz postawili drewnianą figurę Matki Bożej, zaś w roku 1756 postawili tam figurę Najświętszej Maryi Dziewicy, wspaniałą, czterometrową, pochodzącą z Gdańska, wykonaną ze stopu miedzi i srebra. Dlaczego to wspominamy? Bo to jest niezwykle symboliczne. Kto zmiażdży głowę węża? Przez kogo przyjdzie triumf nad półksiężycem, nad islamem? Przez kogo przyjdzie zwycięstwo nad tą wylęgłą z głębin zła i ciemności religią mahometańską? Nie przez kogo innego, jak przez Najświętszą Maryję Dziewicę. Co roku obchodzimy święto jej imienia w rocznicę wspaniałej Wiktorii Wiedeńskiej. Ileż to jeszcze innych świąt maryjnych przypomina nam wspaniałe zwycięstwo Matki Bożej Różańcowej, zwłaszcza zwycięstwo pod Lepanto, niedawno 500-lecie bitwy pod Orszą. Maryjo, w szyku obóz silny, tyś chrześcijan ucieczką i port nieomylny. Maryjo, przed którą Jan III Sobieski na Jasnej Górze u stóp królowej korony polskiej, z wojskiem swoim idąc pod Wiedeń, modlił się gorąco o zwycięstwo nad Turkami. Przeor Jasnej Góry dał mu wtedy szaty hetmana Żółkiewskiego na znak zwycięstwa i ono nadeszło. Król Polski przyszedł z odsieczą całej Europie, wierny zobowiązaniu, wypełniając chrześcijański, katolicki obowiązek, a z nim całe polskie rycerstwo. Veni, vidi, Deus vicit. Przybyłem, zobaczyłem. Bóg zwyciężył. Bóg dał wtedy wielkie zwycięstwo przez Maryję, która była na naszych sztandarach, chorągwiach, na husarskich pancerzach.